7 marca 1942 roku. Dziś wieczorem odniosłem Olesiowi paczkę dla Tadzia. Oleś stanął tym razem w hotelu przy Place de la Bastille, w samym centrum miłości. Kiedy przyszedłem, Olesia jeszcze nie było, wobec tego usiadłem w biurze patrona i czekałem. Gruba patronka, przypominająca w kształtach główkę maku, siedziała za biurkiem i liczyła pieniądze. Patron leżał na kozetce i głaskał wielkiego czarnego kocura. Tymczasem na schodach i na korytarzu panował ruch. Szła para za parą i dwie pokojówki w białych fartuszkach biegały po całym hotelu. Zupełnie jak panienki w kinie, które każdemu wskazują miejsce, tak tu pokojówki odprowadzały każdą parę do łożnicy. Co chwilę któraś wpadała do biura, porywała z tablicy klucz od pokoju i pędziła zadyszana za parą kochanków. Przed oszklonymi drzwiami biura przesuwały się postacie i przy każdym otwarciu drzwi wpadała na mnie smuga jakichś silnych perfum. Przeważał w tym Chanel numer 5, bardzo modny w tym roku wśród upadłych aniołów, loretek i ladacznic. Strasznie lubię to określenie ladacznica. Po schodach szedł młody chłopak ze straży ogniowej w ciemno-niebieskim mundurze, za nim szczupła i skromnie ubrana dziewczyna. Od razu widać, że to na miłość. Dziewczyna jest nawet trochę zawstydzona, unika wzroku pokojówki i przylepia się do ściany. Chłopak jest czerwony, ale nadrabia miną. Może oni pierwszy raz? To znaczy on z nią, a ona z nim, bo przedtem to się nie liczy. Teraz to jest prawdziwa miłość. I już następna para. On chudy, nienagannie ubrany w długą marynarkę, do pół uda, aferzysta. Ona skoncentrowana miłość, jak mleko w puszce. Na utlenionych splotach loczków malutki kapelusik. Czarny tailleur z olbrzymią białą kamelią w klapie. Pantofelki na bardzo wysokim obcasie i nogi, ach! Takie szczujące, takie nogi, co to cały czas poruszają się w ten sposób, jakby mówiły a gzz, a wr. Weź mnie, weź mnie. Ruch bioder to poemat, to obietnica kołysania się łodzi na spokojnej fali w upalne popołudnie. Wpada pokojówka i woła: butelka szampana i dwa kieliszki pod 32. Patronka leniwie unosi się z krzesła i szuka gdzieś za pasem klucza. Wygrzebuje go i daje pokojówce. Ta wraca z butelką Messier na tacy i oddaje klucz. Zegar tyka, tablica z kluczami opróżnia się. Coraz mniej błyszczących mosiężnych blaszek lśni w mdłym świetle lampki. Znowu wpada pokojówka. Nie chcą szampana. Pół butelki musującego. Merde. Patronka wyciąga klucz jak automat i mruczy pod nosem. To jest 90 franków razem z pokojem. Psia kość, no to tanio. I znowu cisza. Nagle zbliża się do biura jakiś brunet już bez marynarki. Z tyłu zwieszają mu się szelki, spodnie trzyma rękami. Znowu dostałem ten pokój obok klozetu. Całą noc spuszczają wodę i spać nie można. Patronka spojrzała na niego ponad okularami i tym samym obojętnym głosem przywołała pokojówkę. Lucy, zmień pokój, daj mi 49. Hotel zapełnia się i pomimo ciszy czuje się, że tętni i drga jak wielka fabryka. Tam się będziemy kochać. Przyszedł Oleś i poszedłem do jego pokoju. Posiedziałem z nim i koło 11 wyszedłem. Fabryka była już w ruchu. Z każdych drzwi dochodziły odgłosy i rozpływały się w ciszy wyściełanych dywanem korytarzy.
Stąd słychać poklepywanie, tam przyspieszone oddechy i urywane słowa, sylaby rzucane w malignie, gdzieindziej szepty i nerwowe śmiechy. Jakieś przeciągłe, no, brzmi jak skowyt wilczycy, nie broń się głupia. Piętro za piętrem, drzwi w drzwi to samo, a na dole siedziała gruba patronka, licząc banknoty. Patron, drzemiąc na kozetce, głaskał przez sen kota. Msidam i utonąłem w ciemnościach Place de la Bastille.